Hej, witam Was serdecznie, z tej strony Hallak. Słuchajcie, dzisiaj będzie o kupowaniu banknotów. Okazuje się, że jest trochę mocy w moich filmach i kilka osób znalazło się, a przynajmniej kilka osób napisało do mnie, że pod wpływem tych filmików zdecydowali po prostu zbierać sobie banknoty. Osoby, z tego co czytałem, o różnej zasobności w portfela, bardzo mnie to cieszy. Niektórzy mają do, nie wiem, do dyspozycji miesięcznie na przykład, nie wiem, 30 zł, po prostu jest to kilkadziesiąt złotych, niektórzy kilkaset złotych, ale niektórzy na przykład kilka tysięcy złotych mogą przeznaczyć miesięcznie na własne hobby. Bardzo fajna sprawa, od razu nam się poszerza tutaj wszystko, jeżeli takie pieniądze wchodzą w grę. No i pytacie tam często, gdzie kupować, gdzie jest najbezpieczniej i tak dalej. Słuchajcie, najbezpieczniej jest nigdzie. Po prostu nie ma miejsca takiego bardzo bezpiecznego, chyba że kupujemy na aukcjach, no ale to już są zazwyczaj duże kwoty. Na aukcjach są te banknoty czy też monety zawsze sprawdzone. Pewnie można kupić jakiś tam falsyfikat czy coś takiego, ale bardzo rzadko się to zdarza. Są też monety ogradowane i banknoty. Ja nie popieram tego, bo to wtedy zwiększa straszliwie nam cenę. Więc tak, gdzie kupować? Na początku oczywiście polecam Allegro. Dlaczego? Allegro jest takim miejscem, gdzie duży przemiał jest, to znaczy szybko banknoty znikają, ale szybko się pojawiają. Pojawiają się nowe, pojawiają się w innych stanach. Jakiś banknot nas interesuje, widzimy, że stan jest nie za dobry, zastanawiamy się. Lepiej zrezygnować, jeżeli stan nam się nie podoba, po prostu poczekać, nie musimy kupować już teraz. No, chyba że żona przyjdzie zaraz i rączki swoje piękne na pieniążkach położy i musimy na coś wydać. Ale wtedy to znów są inne miejsca, gdzie można kupić w stanie dokładnie takim, w jakim się zbiera. Czy to jest stan pierwszy, drugi, trzeci, no, czy czwarty, chociaż czwartego to tam te najdroższe banknoty może tylko się zbiera. Kiedyś zrobiłem wam taki film o monetach, dzisiaj będzie o banknotach, bardzo podobny, tamtego filmu pewnie mnóstwo ludzi nie widziało, teraz może kilka nowych osób, czy kilkanaście, czy kilkadziesiąt jest, to sobie troszeczkę poględzę. Zobaczymy, ile to zajmie, zobaczymy, czy nie uśniecie przy tym, a jeżeli uśniecie, to też jakiś tam plus tego filmu będzie. Chyba że uśniecie przy biurku, to wtedy gorzej. Moi drodzy, nie bez, no nie przypadkowo mam tutaj otwartą stronę i banknoty Hiszpanii. Portugalia na razie nas nie interesuje, na Allegro jest to zgrupowane jako jedność, ale Hiszpania nas interesuje. Jeżeli macie mało pieniędzy, no niedużo, Hiszpania to są takie banknoty, które po pierwsze są historyczne, czyli możemy kupować banknoty 50-letnie i starsze nawet, nie wiem, tam 30-letnie też, 40, ale przedwojenne też i wcale nie musimy mieć dużo pieniędzy. Jeżeli mnie zapytacie, czy to są jakieś brzydactwa, to nie są brzydactwa. Banknoty Hiszpania miała świetne, nawet mogę porównać mniej więcej coś takiego jak z monetami niemieckimi. Monet niemieckich jest duża różnorodność. Mówię o latach, które zbieram, czyli od 1800 do 1900 powiedzmy, czy tam do 1914. Banknoty Hiszpania również ma różnorodne, piękne, nie za drogie. Są droższe, ale tanie też są bardzo. I zobaczcie, jak wyglądają. Tutaj pokażę wam kilka, na przykład Hiszpania z 1928 roku. Co my tutaj jeszcze mamy takie ciekawe? Tutaj jest piękny banknot z 65 roku. Tutaj mamy kolejny banknocik, proszę. Zobaczcie. To są tego typu arcydzieła, moim zdaniem. Są po prostu przepiękne te banknoty, kosztują niedużo, tak to już mówiłem.
Zobaczcie, z tyłu zawsze jest jakaś scenka. Na tych małych nominałach nie ma, dlatego ja ich nie zbieram. Ja nie zbieram seriami czy państwami, po prostu zbieram banknoty, które mi się podobają wizualnie i to tyle. No jeszcze muszą być historyczne i najlepiej, żeby były bezobiegowe. Taki wyjątek robię, powiedzmy, dla Wielkiej Brytanii ogólnie, mówię nie Anglii, tylko Wielkiej Brytanii i wszystkich terytoriów zależnych, bo te funty mnie kręcą. Niestety problem jest taki, że funt jest drogi dziadowsko, no, a funty z jakichś tam wyspy Man albo nie wiem co tam oni mają, Gibraltar, są bardzo drogie, no, nie wiem dlaczego. A jeżeli kogoś z was to interesuje, to możecie sobie wejść. Gibraltar ma naprawdę fajnie wyglądające banknoty. Niestety, no, za jeden funt trzeba dać tam ileś, 40 zł, to jest kolosalna kwota. Dodatkowo mogę wam powiedzieć, że zbieranie funtów jest fajne, ale właśnie, żeby one nie były takie drogie, bo banknot 20-funtowy w kantorze kosztuje ile? 125 zł. To jest kolosalne, to są pieniądze. To takich hiszpańskich można by było nakupić z 5 albo 6, prawda? No ale nie wiem, no na razie musiałem się ograniczyć do nominałów typu 1 funt lub 5. Wyżej na razie nie wchodzę. To już są większe troszeczkę pieniądze. Słuchajcie, Hiszpania. I dlaczego na początek Allegro? Już wam mówiłem, ale jak już przebrniecie przez Allegro, radzę zainteresować się eBayem. A jeszcze wam nie pokazałem tych tutaj. O, proszę bardzo, zobaczcie jaki banknocik. Po prostu cudowne, cudowne, piękne banknoty. Następny też jest cudowny, tylko że te jego największe walory są na odwrocie. Tutaj kolega, tutaj pan sprzedawca niestety jakoś źle ustawił i się zdjęcie nie wyświetla. No jak wystawiacie jakieś banknoty, zwracajcie na to uwagę. Zdjęcie to jest 90% waszego sukcesu, tak naprawdę. Na co zwracać uwagę? Moi drodzy, niestety, ale zdjęcia bywają różne, zdjęcia bywają też poprawiane i musicie wiedzieć, że dobrze oświetlone banknoty wyglądają dużo lepiej niż tak naprawdę, no, niż stan faktyczny, jaki sobą reprezentują. Mają lepszy na tych zdjęciach, tak się nam wydaje. Ponieważ z wszelkiego rodzaju załamania, żeby było widać dobrze, to musi być światło kierunkowe. Z jednej strony na przykład, nie może być światło silne, rozproszone. Oczywiście wszelkiego rodzaju zgięcia, załamania też bardzo dobrze widać pod światło, ale to już bardzo rzadko sprzedawcy na Allegro tego typu zdjęcia robią. Zresztą na eBayu też. Jeżeli decydujecie się na zbieranie jakiegoś państwa na przykład, to radziłbym po pewnym czasie, pierwsze banknoty spokojnie można sobie tam z pół roku pozbierać na Allegro, ale później zainteresować się, no właśnie, eBay. Słuchajcie, eBay to jest takie ustrojstwo, no takie jakby Allegro, które jest nie wiem, w 15 czy tam 17 krajach, nie wiem ile tam jest, trzeba było policzyć. I najlepiej kupować od sprzedawców, którzy pochodzą z danego państwa, które nas interesuje. Jeżeli zbieracie Hiszpanię, po prostu znajdujecie sobie jednego sprzedawcę z Hiszpanii. I to musi być taki sprzedawca, który posiada dużo tych banknotów i w różnych stanach banknoty. Jeżeli chcecie kupować od razu, możecie spokojnie znaleźć takiego kup teraz. Natomiast jeżeli macie troszeczkę więcej czasu, możecie spokojnie licytować, na pewno kupicie taniej, na 100%. Jakie są różnice w cenach? Na przykład między Allegro, to ja wam zaraz pokażę. Weźmy tutaj jakiś taki piękny banknot, może ten. Tutaj zobaczcie, cena 45 zł, banknot w stanie bezobiegowym. Właśnie, stany banknotów to też powinno być, kurczę, omówione i to tak totalnie omówione, bo Polacy strasznie zawyżają stany banknotów. Bardzo zawyżają. Możecie być praktycznie pewni, że jeżeli banknot będzie w stanie okołomenniczym, jak to się mówi, tam okołobankowym tutaj w tym przypadku,
i będzie to stan drugi, to bardzo możliwe, że będzie sprzedawany na Allegro jako stan pierwszy. Pamiętajcie, że stan pierwszy, ja takich stanów staram się nie zbierać, bo strasznie trudno jest tak naprawdę ocenić nieraz. Stan pierwszy to jest banknot idealny. Nie może być tam żadnych nadgięć, nie mówię zgięć banknota, nadgięć nawet nie może być. Rogi banknotu muszą być bardzo ostre. No a o reszcie, no chyba nie muszę mówić, że żadnych tam zabrudzeń, niczego takiego być nie może. Takie banknoty oczywiście często można kupić, ale często też jest lipa. Zobaczcie, tutaj został oceniony banknot jako menniczy. Właściwie to nie wiem, czy powinno się mówić banknot menniczy, czy też banknot w stanie bankowym bardziej. Coś tu jednak ma, widzicie, tutaj jest jakaś skaza, nie wiadomo co to jest, czy ktoś go przycisnął czymś i to już się bardziej kwalifikuje jako no, minimum jeden minus. Teraz wam pokażę tak, 45 zł jest cena wywoławcza za ten banknot. A teraz spróbujmy taki banknot. No, ja tu już wcześniej znalazłem. Nie będziemy szukać. Tutaj jest u tego sprzedawcy gdzieś w stanie troszeczkę gorszym, trzeba przyznać. Zobaczcie. Tak wygląda ten stan. Tego typu rzecz mnie w zupełności zadowala. Ja nawet zgięte banknoty mogę kupować, tylko żeby na tym zgięciu nie było takiego brzydkiego koloru, brudnego takiego zacieku i żeby on mi nie niszczył tego wizerunku. To już jest super. Może być zgięty nawet nie raz, nie dwa. Zobaczcie, jakie są wady tego banknotu. Wady są dwie, właściwie to może i trzy. Od razu powiem, że tego typu banknocik w Polsce jako stan menniczy byłby sprzedawany. Menniczy, no bankowy. Zobaczcie, tutaj jest banknot przygięty. Wystarczyłoby, Polacy mają tam już swoje, zresztą nie tylko Polacy, sposoby, przyłożyłby do tego żelazko i już tego zagięcia w ogóle by nie było. To był po prostu, jak ktoś krzywo złapał banknot, to coś takiego. On nie był zgięty na 100%. Druga rzecz to róg. Tutaj widzicie, jest taki. Coś takiego może powstać, jeżeli do koszulki na przykład wkładamy i nam się zagnie delikatnie. Oczywiście nie mówię zegnie, tylko wystarczy ruszyć i już coś takiego powstaje. Dodatkowo tutaj jest jakieś takie zabrudzenie, nie wiem od czego to jest. Mogło powstać pewnie w banku, ale stan drugi spokojnie to jest i zobaczcie, jaka jest cena tego banknotu. 3,50 dolara. Czyli to jest obecnie ile? 12, 14 zł. Czyli za 14 zł możemy kupić banknot w bardzo podobnym stanie jak tamten. Dodatkowo, jak znajdziecie sobie ciekawego sprzedawcę, to on tutaj ma ceny bardzo przystępne banknotów takich obiegowych, używanych trochę, które również są piękne moim zdaniem. No weźmy tutaj na przykład jakiś taki strasznie tani. Niech będzie ten. Zobaczcie. Uważam, że no wiadomo, że to nie jest stan jakiś super, natomiast spokojnie nadaje się do kolekcjonowania. Banknot był zgięty w dwóch miejscach, czyli w tak zwaną kostkę, jak jest banknot duży, ale mały czasami też jest zgięty tutaj i tutaj. Rogi są zaokrąglone, takie trochę powyginane, więc spokojnie ten banknot był w obiegu. Zobaczcie, radzę wam zbierać banknoty takie, które nie mają aż tak wielkiej krechy tutaj. Tutaj krecha jest tak duża, to znaczy to wytarcie na zgięciu, że nam likwiduje do białego wręcz ten piękny rysunek tutaj. I to jest dyskwalifikacja. Zgięcie tak, ale nie takie zużycie banknotu. Natomiast cena za ten banknot to jest 99 centów, czyli co? 4 zł. I mamy banknot z roku 1928, 25 peset hiszpańskich. Z tej strony jest niezakłócone niczym, ponieważ wytarcie jest właśnie z tej tylnej strony banknotu.
Dobra, co jeszcze tu możemy zobaczyć? No, facet ma mnóstwo. O, tutaj mamy na przykład banknocik. 2,75 dolara. Na Allegro od razu wam powiem, czyli to jest co? 2,75 dolara, czyli z 10 zł to jest, to kosztuje na Allegro spokojnie za taki banknot 30 zł. Musimy zapłacić. Proszę bardzo. O, widzicie? O to mi chodzi. Tutaj zgięcie jest, ale dla mnie ten banknot spokojnie do kolekcji się nadaje. Mimo tego, że zgięcie było bardzo wyraźne, nawet chyba tutaj też kwadracik było, to jednak wytarć nie ma i piękna scenka jest widoczna. Hiszpanie mają mnóstwo w tym stylu zrobionych banknotów. Można sobie fajną kolekcję złożyć. Niskie ceny. Tutaj akurat 10 zł, natomiast w Polsce troszeczkę więcej, tak jak mówiłem, ale można, naprawdę można. Kolejną rzeczą, o której wam muszę powiedzieć, jest tak zwane archiwum Allegro. Archiwum Allegro radzę mieć odpalone równocześnie z normalnym Allegro i po prostu sobie sprawdzać różnego rodzaju ceny, najlepiej lata. Wchodzicie sobie na banknoty hiszpańskie, patrzycie, że ten, który was tutaj interesuje, jest 1965. Wpisujecie tutaj, wchodzicie do Hiszpanii oczywiście i wpisujecie 1965, wyskakują wam wszystkie banknoty z tą datą, które zostały sprzedawane. I patrzycie sobie, jakie były ceny, jakie były stany. Niestety tutaj te zdjęcia są, powiedzmy, nieduże, nie można tego powiększyć tak jak na Allegro, ale wprawne oko będziecie mieć po kilku miesiącach już, uważam, i będziecie w stanie wywnioskować, czy cena była fajna za taki stan, czy nie? I czy był to stan gorszy od tego, który obserwujecie właśnie na Allegro, czy też lepszy? Tym się kierujcie. Oczywiście pamiętajcie, że tutaj ceny wam sprzed 2 lat też wyskoczą, no to na takie nie zwracajcie uwagi. Najlepiej w przeciągu roku, żeby coś takiego było. To jest super. A jeżeli nie chcecie kupować w takich miejscach, to jeszcze są tego typu miejsca, takie jakby strony, nie wiem jak to nazwać, internetowe domy aukcyjne, nie wiem, internetowe sklepy i ten wam polecam, nazywa się to www.maShops.com. Dlaczego polecam? Jest tutaj ogromny wybór stanów i ogromny wybór, zwłaszcza monet, ale banknotów też sporo jest. Natomiast właśnie jeżeli chodzi o monety, potężny wybór, potężny wybór. Zobaczcie, że kliknąłem tutaj Niemcy, Bawaria i monety trzymarkowe i wyskoczyło, ile tutaj jest, 375 sztuk. Czyli na pewno znajdziecie taki stan, który was interesuje. To jest dla, powiedzmy, takich bardziej zamożnych osób, które się boją, że jakiś falsyfikat kupią i tak dalej. Tutaj czegoś takiego jeszcze chyba nie spotkałem, naprawdę. A papierowe pieniążki, proszę bardzo, też są i możemy sobie zobaczyć Hiszpania. Czy tutaj jest? Uwaga, uwaga. Europa, 20 tysięcy banknotów. No, czyli nie za dużo, ale jednak. Gdzie to jest? 1400 banknotów z Hiszpanii, proszę bardzo. I widzicie, jakie są stany. Tutaj stan very fine. Banknot na pewno szeleszczący, na pewno niezużyty, aczkolwiek jak widzicie, w wielu miejscach jest pozginany. Dodatkowo ma dziurki. Tu jest dziurka i tu jest dziurka. I gość chce za niego 4,5 euro, czyli 20 zł. Moim zdaniem cena wygórowana, aczkolwiek banknot, gdyby nie było tych dziurek, jest w stanie całkiem, całkiem fajnym. Weźmy sobie coś jeszcze. No zobaczcie, po 5 euro. Tutaj są ceny troszeczkę droższe, ale wybór za to jest po prostu przeogromny. Jak widzicie, jest jakiś banknot, jest jego ileś tam odmian, różne stany, różne ceny, różni sprzedawcy. Dobra, to tyle. Właściwie to naględziłem o niczym.
Mam nadzieję, że komuś chciało się tego słuchać. Jeżeli macie jakieś miejsca ciekawe, to możecie linki jakieś podać, czy też nazwy, bo linki pamiętajcie, że od razu usuwa YouTube z komentarzy, one się w spamie znajdują. Inni użytkownicy tego nie widzą. Nazwy sklepów możecie wkleić i po prostu też chętnie zobaczę, gdzie kupujecie swoje banknoty czy tam monety. To tyle, żegnam się z Wami. Do usłyszenia.